W takim razie lecimy z kolejną walką. Isamu kontra Rafonix. I tu przede wszystkim pytanie, Michał, do ciebie na sam początek. Walka, która wryła się ludziom w wyobraźnię. To motyw, kiedy ludzie usłyszeli... Już wcześniej było wiadomo, że będzie Rafonix walczył z Magikalem, ale kiedy ludzie usłyszeli, że jest Isamu. Kiedy była walka z Palasidem i kiedy ludzie usłyszeli, że Fame jest i jeden, i drugi, to ludzie mają takie, o, to się musi wydarzyć. Przede wszystkim, czy trudno było tę walkę zorganizować? Powiem ci szczerze, że jakby wydaje mi się, że nie ma takiej walki, której nie szłoby zorganizować, chyba że są takie czynniki, jak na przykład jakieś problemy zdrowotne danego człowieka i tak dalej. Naprawdę nie jest problemem zorganizować walkę. Trzeba dobrze podejść do tego, nie? Wiadomo, że tutaj czynniki finansowe, jakie honoraria i tak dalej grają bardzo ważną rolę, tak? Ale trzeba też pogadać z tymi ludźmi normalnie, czy chcą wyjść po prostu... Czy podejdą do tego tak, poważnie, czy podejdą poważnie. To jest mega ważne. Tak, i wielu ludzi się zgadza, naprawdę. To jest taki jakby jakiś booster rozwoju też ta gala. I tu nie mówię, że stworzyliśmy jakieś tam, nie wiem, perpetuum mobile dla ludzi, którzy są artystami i mogą się gdzieś tam zboostować w tych social mediach, ale wydaje mi się, że na pewno jest to jakiś taki dobry kickstarter dla tych nowych, a dla starych twórców może być jak taki, nie wiem jak to na Polskę powiedzieć, taki reviver, takie zmartwychwstanie. Takie odświeżenie kariery, tak, no tak, to jest dokładnie prawda. Tak, nie? Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o walkę Isamu Rafonix, to Isamu może nie potrzebował za bardzo tego boosta, bo on tam naprawdę sobie dobrze na tym YouTubie radził, to powiem szczerze, że w momencie, gdy on teraz trenuje, to jakby jest po prostu zmęczony ciągle. Wiem, bo często tam bywałem, po prostu mieszka tam Mergani, mój dobry przyjaciel, z którym na co dzień rozmawiam i widzę, jak po prostu Isamu jest zmęczony tym wszystkim, już naprawdę te treningi go mocno dobijają i nie może on się po prostu rozwijać tam poprzez, nie wiem, dodawanie jakichś filmów regularnie i tak dalej. No a Rafonix po walce z Magikalem widziałem taki grafometr, tak, że była zwyżka popularności, jeżeli chodzi o streamy i tak dalej. Później gdzieś to lekko spadło i się ustabilizowało na jakimś etapie. No i Rafonix teraz po tym, po walce, w trakcie, gdy przygotowuje się do walki z Isamu, to znowu ma podbicie tego i to bardziej, moim zdaniem, to działa na takiej zasadzie, że jest to dobre narzędzie biznesowe dla influencerów, zawalczenie w takiej gali, ale też niektórzy biorą sobie to tak naprawdę jako taki mocny challenge. Nie? Taka marketingowa, tak, kura znosząca złote jaja. Tak, ale też jako wyzwanie sportowe i wyzwanie takie, nie wiem, żeby swoje ego jakoś też tak może wypuścić, tak, z tego. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Pytanie do ciebie, Mateuszu. Isamu pokazał, miał, przewalczył pełen dystans z DJ-em Palasidem. Pokazał coś, wiemy czego się spodziewać mniej więcej, wiemy też, że ciężko przepracował ten okres przygotowawczy. Co z Rafonixem? Czego możemy się spodziewać po Rafonixie? Bo no, Rafonix na pewno nie pokazał wszystkiego w walce z Magikalem. Właśnie bardzo mnie ciekawi, skąd wszystkie osoby, które komentują ten pojedynek, mają wiedzę na temat tego, jak prezentuje się Rafonix, bo on nic nie zdążył pokazać. On tylko pokazał to, że twardo, honorowo przez ich konflikt wszedł w ten pojedynek, chciał się bić. No nie udało się przez wiadomą sytuację z tym złamaniem nogi. Ale ocenianie tego, co on potrafi przez pryzmat tych, nie wiem ile tam to trwało sekund, kilkadziesiąt sekund, 47, no jest zdecydowanie no nie na korzyść, bo nie zdążył chłopak jeszcze nic zaprezentować, wszyscy go skreślają. Przede wszystkim Isamu ma niesamowitą bazę zapaśniczą. Trenował 6 lat, zapasy na poziomie wysokim, więc teraz, kiedy on trenuje z najlepszymi polskimi zawodnikami MMA w Czerwonym Smoku, no to na pewno jego umiejętności idą cały czas do góry. Z drugiej strony Rafonix może wyciągnąć wnioski, ponieważ Daniel wytrzymał, nie mając w ogóle pojęcia na temat tego, co zaprezentuje Szymon. I skoro wytrzymał to Daniel, to Rafonix ma już łatwiejszą
bazę tak naprawdę całą treningową, wie co musi zrobić, żeby powstrzymać te zapaśnicze zapędy Isamu, ale czy mu się uda? No na pewno gdybym był na miejscu Rafał Nixa, skupiłbym się w 100% na tym, żeby szlifować te defensywne zapasy i starałbym się robić stójkę, żeby móc później tak naprawdę po tym zatrzymaniu tych zapasów mieć swoją wyższość w stójce. Ale czy to się uda? No będzie bardzo ciężko, bo Szymon, no zdecydowanie zacznijmy od tego, że zapasy to najlepszy sport pod MMA. I mówię to za każdym razem, nieważne czy u amatorów, profesjonalistów, czy u freaków. Ciężko się z tym kłócić, najlepsza baza. Daje ci najlepszą bazę. Tak, bo dzięki temu, że jesteś zapaśnikiem, to ty decydujesz, gdzie walczysz. Kiedy walczysz z dobrym zawodnikiem z BJJ, utrzymujesz walkę w stójce, bo nie dasz się obalić. Kiedy walczysz z dobrym stójkowiczem, obalasz go. Więc myślę, że tutaj Szymon może pokazać swoje linie lotnicze, szczególnie, że trenuje z takimi nazwiskami jak Borys Majkowski, Łukasz Rajewski czy Mateusz Gamrot. Oczywiście mówi, że jest przez nich niemiłosiernie lany, ale w dalszym ciągu trenuje, więc ma z czego to wyciągać. Ale ja bym nie skreślał tak bardzo Rafał Nixa, jak wszyscy go skreślają, bo my nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, co on prezentuje, więc o ile możemy go skreślać z tego powodu, że i samu ma świetne zapasy i będzie ciężko komukolwiek go powstrzymać, to tak możemy, ale no nie mówmy, że chłopak nie ma żadnych szans, bo on jeszcze nic nie zdążył pokazać. Dopiero teraz na tej gali przekonamy się, jeżeli ta walka potrwa dłużej niż pierwsza runda, co tak naprawdę Rafał Nix jest wart. I samu mówił, że zrobisz Żyjowi dziecko w pacerze, ale do tego nie doszło. Zobaczymy, jak będzie, czy za 9 miesięcy będzie mały potomek i samu Rafoniksa po tej walce. Zobaczymy. Do tego, co Mateusz mówił, bo to faktycznie ma przełożenie i obojętnie jak komu by się nie wydawało, że jakby to, jak człowiek się przygotuje do walki, jakby mój game plan był też taki, jaki przedstawił Mateusz, czyli defensywa w parterze i przestawiamy się na stójkę, tylko że wtedy i samo nie miał tej stójki takiej, jaką podejrzewam, że już teraz sobie gdzieś wypracował przez ten czas, kiedy trenował z chłopakami i to jest zupełnie inna osoba po tylu miesiącach, bo od marca do października jednak minęło trochę miesięcy. To samo więc, co z Hassim, to będą dwaj różni zawodnicy. Więc tutaj Rafonix będzie miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo no też, tak jak powiedziałem, z własnego doświadczenia wiem, co i samu robił w klatce i to były odruchy, tam nie ma czegoś takiego, że sobie zaplanuje, że jesteśmy amatorami i zawodnicy też w większości są amatorami, więc jak wchodzą do oktagonu, to próbują, wiadomo, zrobić coś, czego się wyuczyli, ale z drugiej strony tam wchodzą odruchy i u Isamu, jak ja walczyłem, to było na zasadzie, jesteśmy w klinczu, i samo noga, pyk, jesteśmy na ziemi. Ja nawet nie wiedziałem, kiedy to się stało, to był moment. Dlatego wszyscy zapaśnicy będą mieli ogromną przewagę podczas swoich pojedynków na Fame MMA, ale nie skreślajmy jeszcze Rafał Nixa. Oczywiście i samo jest ogromnym faworytem i gdybym miał stawiać pieniądze, musiałbym to oczywiście postawił na Szymona, bo jest on ogromnym faworytem, ma jednak tę bazę, której zdecydowanie Rafał Nix nie ma, ale my jeszcze nic nie wiemy o Rafał Nixie, więc wstrzymajmy się.